Jestem kustoszem, ale tylko z nazwy, ponieważ ja jestem kościelny tutaj w kościele, więc opiekuję się jak gdyby całością. To wie pani, kiedy i mam klucze. Wie pani, kiedy oczywiście, oczywiście. I mam klucze. A to są właśnie tutaj, to jest wielką naszą chlubą i dumą, bo całe muzeum składa się z właśnie z naszej własności, z własności parafii. Także monstrancje ufundowane przez Pranickiego, w tym kielichu Jan Paweł II, kiedy był ostatni raz w Łomży, odprawiał mszę świętą, więc to jest wielka ciekawostka. Tutaj mamy monstrancję ufundowaną przez Pranickiego do klasztorku ze swoistą, ze swoistą pieczęcią. Tutaj jest herb Branickiego, gryf. A to taka ciekawostka. Tutaj jest okładkownica księży misjonarzy podpisana do wyrobu okładków. I tu widzą Państwo, że to są tak normalne szczypce kowalskie. Branicki ściągnął tutaj do Tykocina ojców misjonarzy, którzy mieli bardzo bogatą bibliotekę. Zachowała się jedna z trzech ksiąg, które są w Polsce u nas z 1645 roku, antyfonarz Petrzkowski, czyli zapis nutowy pieśni mszalnych po łacinie. I jak ktoś się interesuje nutami, to widać, że to jest zupełnie inny zapis, ale niesamowita ciekawostka. Tutaj, jak Państwo będą przychodzić, zobaczą Państwo ornaty właśnie z naszej parafii. Są poukładane chronologicznie. Tutaj mamy XVIII wiek, dalmatykę. Te koronki to są ścięgi drucików. To nie jest żadna nitka, tylko cienki srebrny drucik. A ta sienka jest bardzo takich delikatnych i cienkich kawałków metali przyszyta. I jak widać, to wszystko jest sztukowane, bo kiedyś materiały tkaniny były bardzo drogie, no i oczywiście wszystko było ręcznie robione i pracochłonne. Niedawno była u nas taka pani z Muzeum Tkanin z Łomży, to powiedziała, że jeżeli patrzymy się na te właśnie ornaty, bo to w większości są takie darowizny dla kościoła przez możnych, to tak właśnie ubierali się XVIII-wieczni magnaci, szlachcice, więc to jest niesamowite. Proszę dalej oglądać i wysuwać te szuflady. A to jest najstarszy ornat, XVII-wieczny, skrzypcowy i tu to złoto, to jest tam właśnie złoty drucik prawdziwy. Więc niesamowite, drogie i ta praca po prostu przepiękna. XVII wiek. A to od razu Państwa przeczytają Branicy. Oryginalne z kościoła, autorstwa Telmana. Nie. Właśnie we wszystkich przewodnikach, opracowaniach jest Mirysa. Ale to jest błędnie podane, bo autorem jest Telman. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko. I to właśnie ten malarz zostały odkryte w tekach długi takiego badacza, można by powiedzieć, listy Branickiego do Telmana, który zamawiał dokładnie te portrety ślubne u niego, a prawdopodobnie Mirysa jest autorem tylko tej marszałki natury. U Izabeli. W kościele. Na początku do końca XIX wieku były w kościele na tych tutaj przednich nawach, bocznych, przy prezbiterium. Kiedy przyjechali do nas drapieżcy, bracia drapieżcy, by zrobić sufit, całą polichromię sklepienia, anioły i zrobili przy okazji dwie sceny, ofiarowania pańskiego i scenę Bożego Narodzenia. Przeniesiono te obrazy przed prezbiterium do tyłu. Na samą górę naw bocznych. Ale u nas przed remontem było pełno wilgoci. Środek to po prostu śmierdział tą wilgocią. Te obrazy były tak zniszczone, że konserwator po konserwacji kazano nam przenieść tutaj, w to miejsce, żeby miały odpowiedni mikroklimat, bo my tutaj wszystko badamy po prostu. Czyli od kiedy są tutaj? Od końca remontu, to jest półtora roku. One były w kościele. Tak, w kościele.
I w tym małym albumie, jeżeli Państwo będą oglądać, można kupić, to właśnie było widać, jakie one były zniszczone. Były bardzo zniszczone, no, przez to niekorzystny mikroklimat. Muszę powiedzieć, że niedługo będzie wydany taki piękny album. W tej chwili jest w wersji elektronicznej, można to zobaczyć, pięknie opisany. Na parafiatykocin.pl, tam można obejrzeć, ale niedługo będzie w wersji papierowej, więc to będzie wielki wow, bo w trakcie remontu znaleziono no, przepiękne rzeczy. Nie dość, że jak Państwo będą w kościele, to taki był pierwotny koloryt całego kościoła. On przez wieki został zmieniony, a dzięki badaniom odkryto te kolory, które są. Ołtarze boczne zrobione zostały właśnie tak na biało, jak były ufundowane przez Branickiego, więc to jest wielka taka ciekawostka. I ja też czekam na ten, album. Nie będzie takiej jednej z największych ciekawostek, czyli na przykład zdjęć krypt. Krypty, trumny były bardzo dobrze zachowane. Oczywiście ciała nie zmumifikowały się ani nic, zostały tylko kości. Ale na przykład hrabina Joanna była w suknie tak świetnie zachowanej, że ona wygląda jakby 60 lat temu wróciła z Paryża. Koronka, zamszowe botki, szal, no przepiękne. Takie rzeczy są... Pani widziała to? Tak. Tak. Ja nie mam żadnych takich, że się nie boję ani nic, ale naprawdę było przepięknie. Adam Roztworowski, potomek Branickich, przedostatni właściciel Tykocina, bo tutaj jest 5 miejsc, został przeniesiony, ekshumowany przez syna z Waniewa i jego trumna właśnie zniszczyła się całkowicie, dlatego że to była ekshumacja po prostu z ziemi. No i do tej pory nie udało się jakoś poskładać, dlatego mamy jeden wolny jak gdyby katafal, ale reszta rodziny zachowała się przepięknie i historycznie i tak właśnie ciekawostki. Dusza jest tutaj pod chówką? Tutaj mamy w kryptach tylko 5, ale to tylko dlatego, że potoccy zaczęli się chować, kiedy to był XIX wiek, no, koniec XVIII, a wcześniej tutaj byli pochowani i kapłani, i możni. I potem zostały zebrane te kości, tak, szczątki. Oczywiście tak jak kiedyś zrobiony dołek pod posadzką, spakowane te właśnie szczątki. I zostali właśnie potoccy i Roztworowscy. Ale prawdopodobnie tutaj miał być właśnie pochowany w Branicki, tylko że no z wiekiem czasu jego plany jakby zmieniły się, ale cały kościół jak gdyby jest mauzoleum jego rodziny, ponieważ obrazy w ołtarzach bocznych, to jest na przykład u nas w ogóle niepopularna święta Elżbieta, prawda, portugalska, ona nie jest, nie ma żadnych jakichś to właściwie powiązań z Tykocinem ani nic, ale to właśnie była patronką jego żony Izabeli Elżbiety z Poniatowskich. Tak samo święty Mikołaj. Święty Mikołaj był bardziej jako u prawosławnych jest bardziej czczony jako święty, ale to był jego ojciec nazywał się Mikołaj, prawda? Więc cały nasz kościół jest jak gdyby wielkim mauzoleum rodziny Branickich, więc tak wszyscy dziwią się, dlaczego tak się stało, ale wtedy Branicki dążył do większej władzy. Tykocin już nie był tak ciekawym miejscem dla niego i został w końcu pochowany na Wafelu obok swojego dziada. I jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że kiedy Branicki budował ten kościół, to przyszedł tutaj po prostu, mógł swoje plany urbanistyczne bardzo dobrze zrobić, bo tutaj był świeżo po pożarze, więc cały rynek był zniszczony, tutaj fundowany przez Branickiego rynek, był cały zniszczony, on na nowo dał jak budować te domy okalające rynek, tutaj sprowadził pomnik Stefana Czarnieckiego, swojego pradziada, więc on na nowo mógł działać. I co ciekawe, na przykład on zaczął budować ten kościół w 1742 roku. Kiedy stał poprzedni kościół, tam w głębi, gdzie jest plebania. A zaprzestał budowy na 2 lata całkowicie. W ogóle wszyscy się zastanawiają, dlaczego tak, dlaczego on nie kontynuował. Wtedy
kościół poprzedni spłonął totalnie i on od nowa zaczął budowę. I tak rozmawialiśmy z archeologami, mówili, że to dziwne, bo miasta Branickiego często płonęły. Więc być może to była ta dzika patodeweloperka. Bo to i Choroszcz, i Branice, i Białystok, więc taka ciekawostka. A w ogóle osobą, z którą można na przykład, jest bardzo ciekawą, a jest w ogóle taką zapomnianą, jest Izabela, bo ona nie dość, że była siostrą króla Stasia, to król Staś wiadomo był prorosyjski, a Branicki to właśnie europejski, więcej wspierał właśnie w walce Europę. A ona jako pierwsza założyła szkołę akuszerek w Pałacu Branickich i to można ją jako pierwszą właściwie taką założycielkę szkoły dla kobiet. Więc taka ciekawa postać. Ona została pochowana w Białymstoku w kościele świętej Anny i chciała, żeby tylko mieć kawałki, w takim medalionie miała włosy swojego drugiego męża, który notabene był kucharzem na dworze właśnie Branickiego, a potem był jakimś tam generałem czy tym kim, więc to taka ciekawa postać. Pani skończyły. To można iść do kościoła. Proszę powiedzieć o samym tym muzeum, jak ono jest dostępne. Właśnie chciałam tak porozmawiać z państwem, bo właściwie mamy to jest na telefon. I ja albo mam czas, albo nie mam, bo tu wiadomo jak to jest. Chciałam tak się zapytać, czy na przykład nie byłoby lepiej, gdyby to muzeum było otwarte na przykład 10-12? Pani myśli, żeby zrobić takie stałe godziny? Tak. My to w tej chwili próbujemy z naszym kościółkiem Starym Farmem, prawda? Tak, też miasto tak, się zdradziłoby otwierać pomiędzy jakimiś godzinami. I my mamy takie wrażenie, że jeszcze musimy to zbadać, ale bardzo często jest taka właśnie nawet prośba, żeby to było właśnie w jakichś konkretnych godzinach. I ta 10 jest dobrą godziną, wie Pani, bo często właśnie tu grupy są o tej godzinie. No właśnie i ja tak się zastanawiam nad tym. To jest króciutkie okienko tu Pani. Właśnie. 10-11. 10-13 już byłoby chyba świetnie, tak trzeba przyznać. Tylko, że tak, u nas na przykład, jeżeli mamy pogrzeb, to ja już tak mogę otworzyć i udostępnić muzeum, ale to po prostu trzeba być cicho, prawda? Bo to wszystko jednak słychać, jest straszna. Ja bym została w tym na razie numerze telefonu. Jeśli Pani ma nic przeciwko, to ja to będę dalej informować. Indywidualnych też Pani prowadzi, tak? Tak, ale to właśnie to chodzi o to, że ten, na przykład ja już sobie nie zaplanuję, na przykład za tydzień umawiamy się, wszystko jest dobrze, nie? Bardzo fajnie, a tu nagle coś wypada i naprawdę mnie nie ma i nikogo nie ma, kto może właśnie oprowadzić i to jest... A z dnia na dzień? Właśnie i te z dnia na dzień, bo to jednak jest tak ciężko, ciężko cokolwiek. Właściwie zawsze jak proszę grupy, żeby proszę jeszcze dwa dni przed zadzwonić, czy tam nic nie wypada. Bo naprawdę to... A burmistrz tego Cina albo parafia nie myślała, by jakiegoś właśnie tak przewodnika jakiś tam czas zatrudnić, bo teraz o tym myślimy. Teraz jeśli chodzi o kościół Stary Farny w Białymstoku, właśnie pójdziemy chyba w tą stronę, że ktoś będzie tam siedział i właśnie obsługiwał grupę od 10 do... Super by było, jest taka sprawa, że pieniądze. Wiadomo, jak wszędzie pieniądze, bo na przykład tak, oczywiście lepiej się oprowadza grupy, które coś tam zostawią, nie? Ale są takie grupy, które, i to przewodnicy to robią, że na przykład tu oprowadzasz, mówisz, to tego, oni znikają ci nagle i ty, i tak dziękujemy. Tak. Ksiądz proboszcz właśnie twarzy, że nie chciał brać żadnych pieniędzy, bo powiedział nie, bo są osoby, które chcą się pomodlić, wejść do starego kościółka farnego. My radziliśmy, że jakiś bilet, może jakieś 5 zł przynajmniej. No właśnie, my też tak my mówimy te 5 zł. Państwo powinni przemyśleć, żeby to było, kiedy jest konkretnie przewodnik, tak. Wie, że może coś zapłacić, zbiera od grupy i wchodzimy. No prawda? Nas przysłowiowe, przysłowiowe, tak, żeby... Nie mogą tak. Ta grupy to Pani otworzy, no ale dla dwóch osób czy czterech nie. Na przykład ja się staram, na przykład jeżeli ktoś tak może, tak, to sobie by wchodzili. Też, ja też tak myślę, że właśnie teraz zaczyna się ten sezon, że będzie dużo turystów. I rozmawiać, czy
księdzem proboszczem? Czy to nie, to właśnie my ustalamy z księdzem proboszczem, jak to zrobić. Czyli to rozmawiać z księdzem proboszczem. Tak, tak. I właśnie ustala. I mówi, ksiądz proboszcz mówi, że panie Emilko, pani, bo musicie się zastanowić, bo mnie przeważnie nie ma. No. Coś to ja proszę, tak. Taki kontakt, żebyś dobrze, dobrze. I ja myślę właśnie o tych właśnie godzinach. 10, 12 na początku. Zobaczymy potem, bo sezon letni to wiadomo jest. I teraz będziemy mieli wielkie spotkanie, tak. Dzień przewodnika, to porozmawiałam z przewodnikami. Ja tak, to proszę dać znać, jaki pomysł i jak bilety z tą płatnością, bo w sumie my nie wiemy, jak to zrobić, bo też nie chcemy być nachalni, prawda? Jak to czasami, jak o pieniądzach rozmawia się, to rozmawia się bardzo ciężko, prawda? Ale jaki jest komplet. Tak, 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 właśnie. Płacą turyści, jak mówię, jak gdzieś tam kosztuje, to nie ma żadnego problemu. Bo na przykład oczywiście wejście do kościoła, to nawet nie mogliśmy by tego zrobić. To jest normalna rzecz, proszę oglądać, to jest jednak nasze wspólne dobro, prawda? Ale tutaj muzeum, to jednak musimy tam parę złotych wziąć za to. Tak. Żeby nie zapłacić za zapłacenie. Tak, bo to są maleńkie. Najważniejszy zabytek pod Panickim, który przetrwał wojnę z II wojną, to jest właśnie ten kościół Świętej Trójcy. I w tej chwili po przepięknym remoncie, prawda, odnowiony. I te elementy teraz jeszcze bardziej widać, a właśnie nasze informacje z tego remontu i z tych badań konserwatorskich są zawarte w tym oto. Ja to książeczce. Bardzo polecam, też naprawdę interesujące rzeczy. Tutaj Agnieszka zaczęłaś mówić o tym oryginalnym wyposażeniu. Wobec tego przejdźmy do tego, że mamy ołtarz główny Świętej Trójcy, tak jak widzicie, i obraz Szymona Czechowicza. Tak jak zresztą nie wszystkie ołtarze, ale ołtarze na górę. Również są autorstwa Szymona Czechowicza, wybitnego malarza epoki baroku. Ołtarz główny przedstawia Trójcę Świętą. Niedawno też była renowacja tego ołtarza. Po bokach w prezbiterium macie również dwa obrazy nawiązujące do owej Trójcy Świętej. Czyli trzech aniołów, którzy odwiedzają Abrahama, by mu powiedzieć, że niedługo jego żona Sara urodzi syna. Zatem to też jest to starotestamentowe przedstawienie Trójcy Świętej, gdyż trzy aniołowie reprezentują Trójcę Świętą. Z drugiej strony też macie też Trójcę Świętą, tak? Tym bardziej, że to jest z Ewangelii, czyli mamy trzy osoby na jednym obrazie. Gdyż mamy głos Boga, mamy gorąbicę Ducha Świętego, oczywiście mamy samego Jezusa Chrystusa podczas chrztu w Jordanii. Zatem nie tylko ołtarz główny Trójca Święta, ale również ołtarze boczne. Freski, które widzicie na filarach bocznych, gdzie to takie różowo-zielone, plus właśnie te dwa obrazy tutaj z boku, są autorstwa Sebastiana Wykrzczenia. I on też został zatrudniony przez Klemensa Brańskiego w XVIII wieku. Czyli to są XVIII-wieczne polichomy. Obie apostołowie, którzy są filarami prawda wiary, czyli macie 12 apostołów na filarach bocznych, a kończy ten ciąg apostołów, kończą dwaj apostołowie przy ołtarzu głównym, czyli święty Piotr i święty Paweł. Tak, jeden trzyma miecz, drugi trzyma klucze. Czyli tutaj mamy taką pewną historię, prawda, ta ikonografia jest bardzo spójna. Poza tymi freskami widzicie też inny kolor fresek polichromii, tak, czyli tutaj mamy już tutaj te nadłucza w tych nawach bocznych, tak, tutaj nad nami sklepienie, to już będą bracia drapiewscy. To już będzie XX wiek, czyli bracia drapiewscy. Poza tym jeszcze chodzi o takie elementy, które widać z tym. Tutaj też, jak mówiłaś Emilia, to też mamy braci drapiewskich, czyli dwa obrazy, ofiarowanie Matki Bożej Świątyni oraz narodzenie Jezusa Chrystusa. Póki tutaj jeszcze jesteśmy, to takim założeniem Klemensa Brańskiego było to, że obok ołtarza głównego będą też dwie ważne postacie, prawda? Więc mamy tutaj ołtarz poświęcony Świętej Marii Pannie oraz ołtarz związany z Jezusem Chrystusem. W tym wypadku mamy ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa i Marię Magdaleny. To jest obraz Szymona Czechowicza. To jest obraz, który jest najważniejszy obraz, obraz naszej świątyni. To jest XVII wiek, Matka Boska Szlachecka. W przykładzie Matki Bożej Maggiore, nie wiem, czy kojarzycie, to legenda, śnieg spadł na jedno z rzymskich wzgórz i właśnie tam w Rzymie mamy ten oryginał i później mamy różne kopie, czyli oparte na tej Matce Bożej Śnieżnej. XVII wiek, prawdopodobnie fundacja matki Jana Klemensa Branickiego, przypomnijcie mi Katarzyny Sapiehów, tak. Czyli to jest właśnie jej fundacja, czy do tego starego kościoła, który stał w innym miejscu. Czyli jeden z najstarszych obrazów tutaj, starszy niż Czechowicza. Bardzo ważne, tutaj też jej zasuwa, tylko widzicie, tam jest też zniżany obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej Makulaty, czyli Matki Boskiej stojącej na globie z wężem i z gwiazdami. Dobrze, to my teraz robimy taką rundkę.
Przepraszam cię, że je odpowiedziałam. No nie, ja się nie gniewam, co ty. Pytasz się ludzi, czy pogrywasz się z Ciebie nie pytałam, ale resztę pytam. Myślę nam, przyda się. Przyda się, przyda się. To dla nas, wiesz, nie publikuję tego. Prywatnie. Tak, tak. To. Słuchajcie, tak jak wspomniałam, jeśli mamy mauzoleum, to musimy mieć obrazy związane z naszą rodziną. Tu chodzi o świętych patronów rodziny Branickiej. Zatem tutaj koło Was mamy Elżbietę Portugalską, o której już Emilia też wspominała. Święta, tam chyba przełom 13, nie, troszkę później. Żona jednego z portugalskich królów, stąd też mamy, prawda, królową. Niestety mąż kulaka, awanturnik, umarł dosyć wcześnie, więc ona go tam przeżyła. Ona też te różne właśnie godziła między swoim mężem, później synem, między innymi królami. Elżbieta Portugalska, przedstawiana właśnie w koronie, dbała o ubogich, wstąpiła do zakonu klarysek, dosyć surowego zakonu, ale jednak chciała działać na tej ziemi, ofiarować pieniądze, dlatego te klaryski dopiero na łożu śmierci oficjalnie przyjęła ślub do owych klarysek. Dlaczego Elżbieta? Gdyż jakie imię przyjęła na szczycie Izabela Branicka? Elżbieta. Tak, używała tylko hiszpańskiej wersji swojego imienia, Izabela. Prawda, Elżbieta Portugalska też była nazwana Izabelę. Stąd mamy jej obraz. Po drugiej stronie z kolei mamy obraz, bo to jest jeszcze obraz Czechowicza, tak? Po drugiej stronie mamy obraz nie Czechowicza, bo jest to zmęczne. Branicki chyba do tych księży misjonarzy, którzy przebywali w tamtym budynku obok kościoła. I ci księży misjonarzy, patronem księży misjonarzy jest święty Wicenty Paul. Czyli to jest jego wizerunek, filica właśnie tego zakonu. Lazarystów, czyli księży misjonarzy oraz siostr Szeryk. Siostr Szeryk był w tym naszym kościele. Rodziną Jana Klemensa Branickiego, patronami święci. Słuchajcie, szukam. Szukam. Gdzie ja to mam? Czy ja znajdę, czy nie znajdę? Wiecie, tutaj musi stać koło Elżbiety. To będzie stał pewnie święty Jan Chrzciciel, ale zaraz. Muszę pojawić. A już ja. Więc tak, słuchajcie, więc mamy przy ołtarzu świętej Elżbiety będziemy mieli świętego Jana Chrzciciela, świętego Klemensa. Czyli Klemens. Wiecie, Izabela, Jan Klemens. Tak? Czyli wszystko się zgadza. Mąż Jan Klemens. Więc mamy tutaj te figury, to jest wszystko powiązane. Przy świętym Wincentym Apollo, też już tego widzimy, stoją święty Kazimierz i Szczepan. Dlaczego święty Kazimierz? No bo na szczycie Jan Klemens Branicki miał imię Kazimierza, tak? Dopiero później na część dziadów przyjął Klemensa. A Szczepan to ja mam. A Szczepan był Stefan. Tak? A Mikołaj Stefan ojciec. Ten. Więc Szczepan to jest nasza ta wersja spolonizowana imienia. Nie wiem, wszystko, tak myślałem. Nie wiem. O, widzisz, jak się ale wiecie, serce, bo musi być na górze. Wszystko ma się tutaj. Słuchajcie, kolejny obraz świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Święta Katarzyna, łamanie kołem. Tak jak sama nazwa wskazuje, była zamieszkiwała Aleksandrię, która wówczas była pod władzą Rzymu. Była piękną kobietą, która nie chciała wyjść za mąż, służyła ślubu czystości, była prawda, chrześcijaństwo ją bardzo pociągało, została tą chrześcijanką. Ale wówczas ten zły cesarz kazał jej jednak wybierać, ona powiedziała nie, złożyła ślubu czystości, zatem kazał jej dyskutować z filozofami, 50, i od tej pory ona jest często przedstawiana w ikonografii właśnie świętych, jako ta osoba, która dyskutowała z filozofami, przekonała ich, tak, co do wiary chrześcijańskiej, nawet było, że przekonała ich do tego, żeby przyjęli chrześcijaństwo. I zaczęła być łamana kołem, ale nie wyszło, koło się złamało, no i później ścięto ją mieczem. Czyli ogólnie atrybuty to właśnie koło, miecz, właśnie dyskusja z filozofami. Katarzyna, matka Jana Klemensa Branickiego, Katarzyna z Zapiechów Branicka, czyli na cześć matki.
kolejny z ołtarzy bocznych. Też autorstwo Czechowicza. Czechowicza jest Katarzyna i Czechowicza jest też święty Szczepan. Szczepana poznamy, ukamieniowanie, prawda? Szczepan, tak jak już wspomnieliśmy, od Stefana. Czyli to jest ten patron Mikołaja Stefana, ojca Jana Klemensa Branickiego. O świętym Wincentym a Paulu już mówiliśmy, tak? I oraz tą ostatni, czyli Jezus Krzyżowany, też Szymona Czechowicza. Czyli jak widzicie, tutaj można naprawdę opowiedzieć całą historię rodziny Branickich, na przykładzie tylko kilku obrazów, kilku rzeźb. Zatem polecam, jakbyście tutaj mieli, prawda, właśnie historia, jak najbardziej jest tutaj historia całego rodu. Tutaj, w tym bocznej plaży, znajduje się też taka kaplica, zerknijcie. Dosyć niedawno, on wcześniej był na Zasłowie, tam z obrazem ukrzyżowania, całkiem niedawno, po tej całej konserwacji i renowacji, właśnie odsłonięto tą kaplicę, wrócono tutaj do fresków Sebastiana Krzteina z XVIII wieku, czyli to są dalej te freski, które też widzicie na filarach. To mamy mensę, tak? Zastawa ołtarzowa już nie istnieje, widzicie, że ona jest iluzjonistyczna. Właśnie jego malarstwo tym się charakteryzowało, że ono jest takie figularno, iluzjonistyczne, czyli po prostu coś się nam wydaje. Tak jak wydaje się nam, prawda, że tutaj mamy tych apostołów, a zwróćcie uwagę na ich atrybuty, które trzymają. Na przykład święty Piotr trzyma krzyż i ręce. One są już wystające, gdybyście się przyjrzeli. A już jest taki element, że on jest zrobiony w jakimś innym materiale. Bardzo ciekawa właśnie taka iluzja. Czyli tam by trzeba obejść i zobaczyć, że ten klucz naprawdę wystaje poza powierzchnię filaru. Tak tutaj ciekawostka, kiedy się mieli czas. To jest ten najstarszy obraz w kościele, początek XVII wieku, czyli Chrystus u kolumny biczowania. Tak? Skąd on się wziął, ten obraz? Tego nie wiemy, chyba to nie zostało gdzieś bardzo wyjaśnione, być może jeszcze w starym kościele wisiał, no ale tak jak widzicie, tutaj został pięknie wyeksponowany, przez lata był właśnie nie za bardzo widoczny. Czyli tutaj taki ważny element tego kościoła. No dobrze, słuchajcie, lecimy.